Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa. Dopiero wprawdzie kwiecień, ale możemy już sobie zrobić smak na jesienne grzybobrania. Wprawdzie to takie formalne opowiastki, ale zawsze. Koniunktura na sezonowe dobrodziejstwa natury sprawia, że kwitnie przydrożny handel grzybami, jagodami i borówkami. Obrazek charakterystyczny dla całej zachodniej Polski i nie tylko. Podobnie Czesi kuszą swoich austriackich sąsiadów. To policja stara się, prawda, ze względu na, żeby nie zakłócać ruchu na drogach, stara się często usuwać tych sprzedających, choćby z tego względu, że samochody tutaj się zatrzymują, prawda, stwarzają już niebezpieczeństwo. Ale ze względów higienicznych na pewno to nie jest skazane, bo wiadomo, u nas używa się jeszcze tą benzynę ołowiową, a więc samochody przejeżdżające znoszą i tumany kurzu, i ten ołów jednak się w powietrzu unosi. Nie dość, że to szkodzi dla tych siedzących przy tych drogach godzinami, tak samo i to osiada na tych borówkach, czy tych jagodach, prawda, na grzybach. I jeszcze tym bardziej zanieczyszcza je i na pewno to dla zdrowia nie jest korzystne. Dyrektor bolesławieckiego sanepidu Ryszard Pomichter przyznaje, że sprzedaż grzybów na targowiskach również nie odbywa się prawidłowo. Na targowisku powinien być zatrudniony klasyfikator, który potwierdzałby jadalność przeznaczonych do sprzedaży grzybów. Sprzedający kurki, borowiki lub inne leśne grzyby zobowiązani są do ujawniania swoich danych. Handlujący muszą zadbać o tabliczki określające gatunki grzybów. Nie dotyczy to boczniaków i pieczarek, czyli gatunków hodowlanych. Klienci jednak z rezerwą podchodzą do zakupów na targu. Nie notowano w ostatnich latach poważniejszych zatruć grzybami. Łatwiej niż innym ufamy sobie, niejednokrotnie przynosząc z lasu niebezpieczne sromotniki. Własne zbiory to najczęstsze notowane źródło zatruć. Sami są przekonani, że znają się na grzybach, a szczególnie, że mylą bardzo często leśną pieczarkę czy tam łąkową właśnie z bardzo trującym hormorem sromotnikowym, które jako małe są bardzo podobne do pieczarek. I dlatego takich grzybów blaszkowatych, do których się nie ma pewności, że są na pewno jadalne, nie powinno się nigdy zbierać i wtedy nie dojdzie do jakichś takich niebezpiecznych zatruć, czy nawet prawda, śmiertelnych. A póki co to spożywamy jeszcze te grzyby, które zebraliśmy w ubiegłym roku. A teraz ciekawa konferencja prasowa, w której obok siebie wzięli udział ówczesny prezydent miasta i starosta, późniejsi śmiertelni rywale w wyborach prezydenckich. Piotr Roman podkreślił wysoką użyteczność lokalizacji starostwa powiatu w modernizowanym Wieżowcu, bowiem to właśnie tam po jego remoncie znajdą się wszystkie wydziały zajmujące się obsługą ludności, a więc m.in. Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, czy też Wydział Transportu i Komunikacji. Obie strony są zadowolone, osiągnęliśmy w tej sprawie kompromis. Oznaczać to będzie, że niemal wszystkie wydziały starostwa znajdą się w budynku wieżowca, wydziały starostwa, które będą zajmowały się obsługą ludności. Natomiast ta część sztabowa starostwa, tak to określmy, ten mózg starostwa, pozostanie w budynku okrągłego. Jak poinformował zebranych prezydent Józef Burniak, cena za 1 metr kwadratowy brutto płacona przez starostwo urzędowi miasta w formie umowy najmu będzie wynosiła 11 zł i 16 groszy. Będzie ona obowiązywała do końca 1999 roku i przez cały rok 2000. Rozbieżności interesów związanych z zagospodarowaniem wieżowca potrafiły się obydwa zarządy znieść ponad te właśnie interesy i doprowadzić do szczęśliwego finału w postaci wspólnego zagospodarowania pomieszczeń wieżowca. Zarząd powiatu złożył deklarację, że przyczyni się do uzyskania środków na wykonanie jednej z dwóch wind w biurowcu. Jest to związane z uzyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Starostwo przekaże również kwotę 115 tysięcy złotych ze środków na ochronę środowiska na potrzeby miasta. Będzie także uczestniczyło w pokryciu połowy kosztów związanych z modernizacją węzła cieplnego dla budynku biurowca. Powiat zobowiązał się także do wykonania parkingu dla osób niepełnosprawnych w roku 2000. Zarząd miasta wyraził zgodę, ażeby jedno z pomieszczeń, które nie jest objęte tym porozumieniem, zostało nieodpłatnie zagospodarowane przez starostwo na potrzeby biura paszportowego.
Zarząd pokryje koszty funkcjonowania biura i zapłaci za rozmowy telefoniczne. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na związek złożenia przez 8 radnych wniosku o odwołanie zarządu z podjęciem przez Starostwo Powiatu i Zarząd Miasta rozmów w sprawie wynajmu wieżowca. Prezydent miasta stwierdził, wniosek o odwołanie zarządu nie miał żadnego związku z dogadaniem się zarządu ze starostwem. W czasie konferencji poruszano także m.in. problemy przebudowy przejazdu kolejowego przy ulicy Polnej, inicjatywę wprowadzenia mapy numerycznej gruntów należących do Bolesławca, problem współdziałania służb inspekcji powiatowych i kwestię dalszego przeznaczenia starej siedziby Starostwa Powiatu budynku PZMOT-u przy ulicy Obrońców Helu. Być może, że znajdzie w nim swoją siedzibę Powiatowy Urząd Pracy. W budynku nie rezygnujemy i tak jest nastawienie zarządu, że ponieważ koszt zakupu tego budynku wydaje nam się bardzo atrakcyjny, to jest 630 tysięcy złotych. W związku z tym z tego budynku rezygnować nie zamierzamy, ale decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od rozmów z władzami centralnymi i od decyzji Rady Powiatu. Miejmy nadzieję, że porozumienie przedstawicieli Urzędu Miasta i Starostwa zaowocuje trwałą i konstruktywną współpracą. A jak było potem z tymi nadziejami, wiemy. Kolejny materiał dotyczy naszej słynnej obwodnicy Średnicy. Kierowcy podkreślali, że jednym z newralgicznych miejsc Średnicy będzie rondo przy ulicy Zgorzeleckiej, wówczas będącej jeszcze w budowie. Pojawiły się opinie, że na wąskim jednopasmowym rondzie trudno będzie się poruszać dużym samochodom, takim jak tiry i autobusy. Kierowcy twierdzili, że mogą powstawać korki. Uspokajał wówczas pełnomocnik prezydenta do spraw budowy obwodnicy Władysław Zuziak, twierdząc, że wprawdzie rondo jest najmniejsze z dopuszczalnych, ale spełnia wymagane normy. Jego wielkość pełnomocnik uzasadniał ograniczonym terenem, jakim dysponowano w okresie planowania. To, że rondo odpowiada wymogom i spełni zadanie, gwarantował inwestor Generalna Dyrekcja Dróg w opinii, którą na ostatniej sesji przedstawiał prezydent. Ostatecznie pojawiły się rady, by poczekać do rozpoczęcia ruchu na rondzie. Tymczasem od wczoraj część ronda jest już użytkowana. Oto jak radzą sobie kierowcy tirów, by pokonać ten odcinek. Nie wszyscy jednak decydują się na precyzyjne manewry na rondzie. Wybierają łatwiejszą drogę, o czym świadczą ślady kół samochodowych nawet na ziemi w środku ronda. Oddanie całego pierwszego etapu Średnicy ma nastąpić w listopadzie. Przypomnijmy teraz coś nieco z obchodów Święta Wojska Polskiego w 1999 roku. Obchody święta rozpoczęły się godzinie 9 w kościele garnizonowym. Uroczystą mszę świętą w intencji wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego odprawił ksiądz major Wojciech Mroszczak. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, żołnierze z Bolesławieckiej Jednostki Wojskowej oraz członkowie organizacji kombatanckich. Po zakończeniu mszy uroczystości przeniosły się na plac manewrowy Koszar. O godzinie 11 odbyła się tam uroczysta zbiórka. Rozdzielone zostały awanse i odznaczenia nadane przez ministra obrony narodowej i okręgowe władze wojskowe. Na zakończenie oficjalnej części obchodów Dnia Wojska Polskiego zabrał głos dowódca jednostki, pułkownik Marian Kolczyński, który nawiązał do dawnych i obecnych losów polskiego żołnierza. Był wszędzie tam, gdzie wymagał tego interes i dobro Rzeczypospolitej. W marcu tego roku staliśmy się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to bez wątpienia czynnik wzmacniający procesy stabilizacji i bezpieczeństwa na całym świecie. Po zakończeniu uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek żołnierską grochówką. Niegdyś w Bolesławcu odbywały się takie imprezy targowe. Około 30 wystawców zaprezentowało swoje produkty. Zdecydowana większość, poza kilkoma, to lokalni producenci. Zdaniem organizatorów liczba wystawców nie była oszałamiająca. Główną przyczynę prezes BTG upatruje w podziałach lokalnego środowiska gospodarczego. Do czego doprowadzają podziały w środowisku gospodarczym? Tu pan prezes słusznie powiedział, że
Ta stara rzymska zasada dzieli, rządź dotyczy również nas teraz i tu, prawda? Czyli tego środowiska gospodarczego, które jest podzielone i które uważa za stosowne nie brać udziału w różnych imprezach organizowanych przez konkurencję, chociaż my właśnie wystrzegamy się takiego szowinizmu, ale koledzy nasi nie. Podczas prezentacji wybrano najatrakcyjniejsze stoisko i najlepszy produkt spożywczy. Prezentacji towarzyszyły też drugie targi książki kulinarnej, urozmaicone degustacją. Zaproszeni goście oceniali walory smakowe i wizualne potraw przygotowanych przez lokalne restauracje. Oczywiście rozpoczęto od oceny wyglądu potraw, zanim te zniknęły ze stołów. Wybrano najpiękniejszy stół i najlepszą potrawę. Pierwsza prezentacja artykułów spożywczych była dla organizatorów eksperymentem. Jak twierdzi prezes BTG, zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów, którzy wyciągnęli dwa wnioski. Po pierwsze, w przyszłym roku trzeba będzie zorganizować prezentację na szerszą skalę i z większym udziałem miejscowych firm. Po drugie, trzeba zmienić miejsce prezentacji. Hol Bolesławieckiego Ośrodka Kultury nie zdał egzaminu w tym roku. Organizatorzy myślą o nowo otwartej hali jako przyszłorocznym miejscu wystawienniczym. Jako alternatywę podają namiot na upatrzonym już placu jednej z bolesławieckich firm. Na to, że inicjatywa prezentacji powinna wyjść poza teren Bolesławca, zwrócili uwagę wójt gminy Bolesławiec i prezydent. Mamy zgodną wolę przede wszystkim popierania tej pięknej inicjatywy Bolesławskiego Towarzystwa Gospodarczego, a myślę, że dzięki poparciu samorządów ona się będzie tylko rozrastała i będzie coraz jakościowo lepsza. Wójt Kazimierz Gawron wystąpił z konkretną propozycją połączenia prezentacji z dożynkami. Ta zdaniem wójta może odbywać się w sali gimnastycznej szkoły w Kruszynie. Na integracyjny i edukacyjny walor prezentacji wskazywał starosta. My w perspektywie myślimy również nie tylko o ekspansji wewnętrznej, czyli zapoznawania mieszkańców powiatu z produktami naszych lokalnych producentów, ale również są już nawiązane pewne kontakty, istnieją pewne możliwości związane z prezentacją tego, co jest najlepsze w naszym powiecie na zewnątrz. Starosta nawiązał do oferty jednego z niemieckich powiatów, który zaproponował zorganizowanie u siebie wystawy promującej powiat bolesławiecki. Tymczasem Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze na wiosnę chce powtórzyć prezentację materiałów budowlanych. Ma też koncepcję na połączenie Blusa nad Bobrem, targów ceramiki i tego typu prezentacji. Jest już bliżej matur niż studniówek, ale to i tak przypomnienie. Zatem czas studniówek 2000. Wprawdzie zanim jeszcze o studniówce, lepiej pomyśleć o półrocznych klasyfikacjach, ale nie zaszkodzi, a nawet już trzeba poświęcić trochę czasu na zadbanie o studniówkowy wizerunek roku 2000. Co bardziej zapobiegliwi kreacji szukają od miesięcy, choć są i tacy, którzy tę ważną decyzję pozostawili na ostatnią chwilę. Na ile jednak mogą pozwolić sobie tegoroczne maturzystki przygotowując strój? Kolory są raczej dowolne, ale tu chodzi o to, żeby nie były zbyt wydekoltowane i z przodu i z tyłu. I zbyt dużych rozporków nie miały. Nauczyciele raczej wolą, żeby dziewczyny były tak skromniej ubrane niż jakieś wydekoltowane. Wydaje mi się, że właśnie tak. Sugerowali coś takiego? Nie, nikt nic nie mówił, ale raczej lepiej ubrać się skromnie. Tylko mówili, żeby to nie było za krótkie. Tak, żeby nie było krótkie. Żeby nie było za krótkie i żeby nie miało za dużych dekoltów. Zapowiadali nam, czy nie mogą być jakieś takie wydekoltowane bardzo, jakieś ekstrawaganckie, ale większych zastrzeżeń nie mają. Kolory mogą być... Tak, byle nie rażące. No ale w tym roku na przykład bardzo modna jest czerwień. No ale wątpię, żeby ktoś przyszedł w takim kolorze na studniówkę. Moja koleżanka na przykład stawia na taki bordo, na takie czerwone wino, granatowy i czarny. To są główne kolory. Chociaż na przykład widziałam też ciemny zielony. Mimo że kolorystyka dowolna, to wypowiedzi maturzystek wskazują na to, że prawdopodobnie dominować będzie czerń. I zdaje się w większości sukienki. Sukienka. Czarna. Sukienka. Też czarna, długa. No miałam kilka problemów, bo jestem dość niska, także też miałam duży problem, żeby znaleźć to cokolwiek dla siebie, no ale jakoś udało się. No raczej sukienka, długa i czarna.
Raczej czarny kolor preferuję. Nie wiem, jakaś sukienka, albo długa, albo krótka, nie wiem, jeszcze. W przypadku mężczyzn strój nie urasta do rangi problemu. Znaczy, z tego co wiem, to wszyscy załatwiają garnitury. Ja w sumie nie widzę innego wyjścia. Gdyby ktoś w smokingu przyszedł, to by trochę głupio wyglądał chyba. Tymczasem studniówkowa czerwień kojarzy się jednoznacznie. Czerwona bielizna. Jak? Jest. Jest. Właśnie, żeby zdać maturę podobno, trzeba czerwone majtki na studniówce. W Bolesławcu nie można mówić o najpopularniejszym czasie studniówek. Rozpoczną się bowiem 14, a zakończą aż 29 stycznia. Najwcześniej studniówkowe emocje miną na przykład w liceach i technikum przy Komuny Paryskiej, bo już w piątek 14 stycznia. Najpóźniej bawić się będzie technikum budowlane w sobotę 29 stycznia. Zdecydowana większość tegorocznych maturzystów bawić się będzie poza szkołą, a nawet poza Bolesławcem. Uczniowie z elektronika aż w Zamku Czocha. Z własnych sal gimnastycznych skorzystają pierwszy i drugi ogólniak. A teraz co nieco o bolesławieckim szpitalu i ówczesnych warunkach funkcjonowania służby zdrowia. Po negocjacjach oddział wewnętrzny otrzymał zgodę na 13 łóżek więcej od pierwotnej propozycji kasy. Łącznie dysponować ma 51 łóżkami. W praktyce przy ubiegłorocznych 60 łóżkach już brakowało miejsc. Jak twierdzi ordynator Krzysztof Bąk, w 1999 roku odmówiono przyjęcia na oddział około 1000 razy. Bardzo często jednym z powodów był niedobór łóżek. 16 łóżek więcej otrzymała chirurgia, po kilka dodatkowych oddział noworodków, anestezjologia, intensywna terapia, oddział dziecięcy, laryngologiczny i ginekologia. Łącznie Dolnośląska Kasa zgodziła się na 57 łóżek więcej. Te 57 łóżek, które zostało wynegocjowane, jest to maksimum tego, co można było wynegocjować. Poprzedni kontrakt przewidywał więcej, po prostu był kierowany pod potrzeby placówki. Natomiast tak sztywne normy, które zastosowała Kasa Chorych i pewne odstępstwo, które pojawiło się w trakcie negocjacji, uważamy za sukces. Jest to ponad optymalna liczba łóżek w stosunku do powierzchni, jaką dysponują poszczególne oddziały. Jednym z głównych argumentów w negocjacjach była ilość odmów przyjęcia do szpitala w granicach 1000 na oddziale wewnętrznym i ponad 500 na chirurgii. Jak dodaje wicestarosta, zadecydowały także kwalifikacje ordynatorów. Istnieje również możliwość przy odpowiedniej organizacji, co prawda niewielka, ale myślę, że około 10 łóżek zwiększenia jeszcze tego, co wczoraj wynegocjowaliśmy, ale to już będzie zależało od wewnętrznej organizacji na poszczególnych oddziałach. Oprócz wicestarosty w negocjacjach uczestniczyli dyrektorzy Andrzej Sokołowski i Elżbieta Osuchowska i dr Halina Rudzińska. Jesteśmy zatem w 2000 roku, a wtedy to właśnie powstawał Podbolesławiecki Krzyż Milenijny w Wilczym Lesie. To właśnie z takich elementów powstanie 32-metrowy krzyż ważący ponad 12 ton. Monumentalna konstrukcja, która stanie w parafii Okmiany, ma upamiętnić rok jubileuszowy. Nie chcielibyśmy stawiać jeszcze jednego krzyża, takiego jak to stoją przy drogach skrzyżowania, choć one są piękne i swoją wymowę mają. Ale chcieliśmy właśnie, żeby był taki, no, wielki. O ostatecznym wyborze krzyża jako pamiątki i odrzuceniu propozycji Domu Starców i Hospicjum zdecydował układ parafii. Ta obejmuje 3 miejscowości należące do 3 różnych gmin i jednocześnie 3 powiatów. Krzyż ma stanąć na symbolicznej granicy. Dokładnie jednak wzniesiony zostanie w Wilczym Lesie, na terenie gminy Warta, gdzie krzyżują się 2 drogi międzynarodowe. Padł pomysł, żeby zlokalizować to na terenie akuratnie gminy Warta Bolesławiecka, bo wiadomo, że gdzieś ten krzyż musi stać, bo na samej granicy bezpośrednio gmin to jest niemożliwe. No stało się to, że jest to na terenie gminy Warta Bolesławiecka. Oczywiście na pewno to podnosi rangę gminy, na pewno to promuje gminę w całej tym przedsięwzięciu. Krzyż stanąć ma na najwyższym terenie, w pobliżu domu pana Kolasy, który przekazał ziemię pod budowę krzyża. No nie wiem dokładnie, czy 30 będzie, 30 metrów, czy mniejszy, bo nie wiem. Coś sam miał być duży, wysoki, ale przeszło 30, więc
ile tam będzie, to nie będę mówił, bo nie wiem. Jak zrobiony będzie, to będę widział. Są plany zagospodarowania w przyszłości terenu wokół krzyża, by wierni z łatwością mogli tu dotrzeć. Krzyż, zdaniem księdza, powinien jednoczyć. Tak mi się jakoś wydawało, że to tak jakby latarnia morska dla statków czy okrętów, tak dla podróżujących tymi drogami, też jakimś takim znakiem błogosławieństwa w drodze szczęśliwego powrotu. Początkowo realizacja zamierzenia kosztować miała 50 tysięcy złotych ze względu na to, że ostatecznie zdecydowano się na większy krzyż i obudowany blachą, także koszt budowy będzie większy. Pierwsze pieniądze to składki parafian, później pomoc urzędów i pieniądze oczekiwane od sponsorów. Istnieje honorowy zespół budowy krzyża. Przystąpił do niego m.in. profesor Jan Miodek. Także dolnośląski wicewojewoda wszedł w skład zespołu patronującego inwestycje upamiętniającą rok jubileuszowy. Ludzie zawsze takie chwile, takie ważne momenty starali się w jakiś sposób upamiętnić. I to będzie pamiątka po naszych czasach i po tych ludziach, którzy tutaj żyli na ziemi bolesławieckiej, legnickiej, złotoryjskiej. Fundament pod krzyż jest już wylany. To 160 metrów sześciennych betonu i 10 ton stali. Krzyż zostanie przespawany. Składać się będzie z blisko 2000 elementów. Mamy własny transport, tylko chodzi o zabezpieczenie przejazdu, bo jest elementy szerokie, 3 metry. Długość natomiast tak będziemy robić, żeby nie przekraczało dopuszczalnej długości. W granicach 12 elementów największy element. I na miejscu będzie? Na miejscu składane. Poświęcenie krzyża planuje się 12 marca w rocznicę powstania diecezji legnickiej. Krzyż stoi i tyle. Widać go z dużej odległości. Jesteśmy jeszcze w okresie karnawału 2000, a zatem... A śpiąca królewna chętnie zrezygnuje z tej kreacji dla wypatrzonego w sklepie stroju Pocahontas. Na zabawie karnawałowej w przedszkolu numer 9 nie zabrakło obrońców słabych, uciśnionych i prawa. Niezmienną popularnością cieszy się Zoro. Było też kilku muszkieterów, Batmanów i szeryfów. Dziewczynki wybierały najchętniej stroje księżniczek i elfów, gdzie niezbędny jest makijaż. Nie każdy miał szczęście dostać haftowaną chusteczkę. I darujemy komu? Darujemy chusteczkę? Proszę sobie wybrać, tak? Jedną osobę z kółeczka? No już, klęka. Klęka, buzi, buzi. I kolejna. Buziaczki! Już! Buziaczki, już się bawimy dalej! A kim ty jesteś? Królową śniegu. No właśnie mówiłam. A królowa, lubisz królową śniegu, bo ona jest chyba trochę taka groźna, nie? Ja oglądałam Bolka i Lolka i oni mówi i tam by i Lolka zabrała królowa śniegu niedobra. A królowa śniegu jest taka bardzo niedobra? Tak. Ale Emilka jako królowa śniegu wygląda przepięknie. Kto ci szył ten strój? Mamusia. Dlaczego chciałaś zostać pajacem, powiedz? Nie, mama chciała mnie przebrać tak. A co ci się w pajacyku najbardziej podoba? Szminka. A co muszkieter robi? To jest dobra postać czy zła? Zła. Zła? A powiedz, co trzeba mieć, żeby być muszkieterem? Jaki strój? Taki, jaki mam. Jesteś słodka jak truskaweczka. Lubisz truskaweczkę? Ja się bolałam, jak jadłam. Ja jej pożyczyłam. A jak masz na imię? Laura. Laura, powiedz Laura, lubisz truskawki? Tak. Tak? A jaką potrawę lubisz truskawkową najbardziej? Czy lody truskawkowe, czy koktajl?
lody, ty truskawkowe i ty truskawki. Ale jesteś bojowy. Powiedz, dlaczego chciałeś być rycerzem? Bo to mój ulubiony strój. Co taki rycerz robi? Walczy z wrogami. Ja jestem za baletnicę przebrana. Ale to jest twój pomysł, czy mamusi? Nie, a cioci, bo ciocia mi przysłała. A co ten Spider-Man robi w bajce? Bije się ze złymi ludźmi. I czasem wygrywa, czasem nie wygrywa. Patryk, powiedz mi, kim ty dzisiaj? Muszkieterem. Muszkieterem. A coś wiesz na temat muszkieterów? Tak. Kim oni byli? Rycerzami. Emocje wzbudził Mikołaj. Niektóre dzieci miały wątpliwości, czy był prawdziwy, czy również przebrany. Blok materiałów informacyjnych. Wprawdzie tylko dwie informacje, w tym jedna już ciekawostka o stacji benzynowej przy ulicy Asnyka. Kilka lat temu o stacji CPN na Asnyka było głośno, głównie z powodu protestów okolicznych mieszkańców, obawiających się o swoje bezpieczeństwo. Mieszkamy na bombie, mówili wówczas protestujący. Tymczasem w związku z budową nowoczesnej stacji CPN przy ulicy Tysiąclecia pojawiły się informacje, że CPN na Asnyka będzie ze względów ekonomicznych likwidowany. Jak nas poinformował kierownik wrocławskiego działu inwestycji Artur Dudzić, likwidacja stacji jest w planie, choć decyzja jeszcze nie zapadła. Jeżeli zostanie podjęta, to większy wpływ od powodów ekonomicznych będą miały warunki obiektywne. Brak możliwości przystosowania stacji do nowych standardów. Jedyna rzecz, którą CPN-owi udało się zmienić, to wprowadzenie hermetyzacji procesu przeładunkowego. Jak podkreśla Artur Dudzić, jeśli decyzja o likwidacji stacji nie zapadnie wcześniej, to na pewno ta nie będzie działała dłużej jak do końca 2004 roku. Do tego czasu wszystkie stacje mają się dostosować do nowych standardów, a ta na Asnyka na pewno nie spełni wymogów. Główną przeszkodą nie do pokonania jest zapewnienie odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych. Żeliwne kosze na śmieci, które pojawiły się niedawno przy wejściu do ratusza, nie są stałym elementem tego miejsca. Kosze to oferta promocyjna firmy, która zaoferowała miastu ich zakup. Sprawiające wrażenie trwałych są zdaniem władz drogie. Przed ratuszem swoją funkcję będą spełniały jeszcze przez kilkanaście dni. Decyzja o tym, czy w Bolesławcu takich koszy będzie więcej, jeszcze nie zapadła. I tym celnym koszem kończymy nasze dzisiejsze przypominanie archiwów. Zapraszam na kolejne w przyszłą środę. Do zobaczenia.